Boję się, że on to usłyszy właśnie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z klimatycznej gierki Little Nightmares. Wiem, że jeszcze na razie nie było nic takiego strasznego w tej grze, oprócz moich wrzasków i pieprzenia. Ale mam nadzieję, że coś się dzisiaj ciekawszego pojawi. Mam nadzieję, że miło wam się tą gierkę ogląda. Od razu proszę was, moi stali widzowie, o łapeczkę w górę. A osoby, które są tutaj nowe, wpadły przypadkiem na ten kanał, proszę zostawić subskrypcję. I lecimy z kolejnym odcineczkiem. Jesteśmy już dalej. To na szczęście to oko jest wymarłe. Troszkę zardzewiało chyba i dlatego się nie da. Ja też jestem ciekaw, o co w tej grze tak naprawdę chodzi. Oprócz tego, że musimy uciec z tego miejsca, poczekajcie, myszkę sobie gdzieś tam wywalę do tyłu, żeby nie było jej widać. Cholera. Ej, to ona mimo wszystko się tu pojawia. Okej, dobra. Nie ma jej. Nie wiem, czy mam iść tu, czy do góry. Poczekajcie, ja zobaczę, co tam jest u góry w ogóle najpierw. Pewnie można iść dwoma poziomami. Coś tak czuję. Tu co mamy? Jest tu coś? Nie ma nic. Dobra, lecimy dalej. Ładna muzyczka gra. Taka klimatyczna. Jestem ciekaw, dlaczego tu są te drzwi z tym okiem. I co to może dla mnie oznaczać. Ale zrobiłem... Dobra, nie mogę tego wziąć. Ale za to mogę wziąć. No tu jest jakieś przejście, ja już wiem, co muszę zrobić. Najpierw do kibla. Troszkę mnie chwyciła sraczka. Okej, patrzcie, jaki parkour, kurde. To jest w ogóle klucz, ciekawe czy jego... O, tu jest w ogóle portret tego ziomeczka, który mnie denerwuje. Mogę podnieść ten klucz? I jebnąć nim o ziemię? Ha, 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 teraz będzie szukał. Dobra, ja muszę szybko chyba skoczyć na drugą półkę. Ej, fajne to! Dobra, udało mi się. A potem skoczyć, ja to zepsuję. Mogę się założyć, że ja to spierdzielę, nie? Mówiłem? To wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Jakby się mogło wydawać. O, dobra, troszkę niżej kamerkę. Ale wiemy, co robić. A nie da się przesunąć tej torby, żebym ja sobie mógł tam wyskoczyć. Ej! Jeżeli to się uda... Nie, dobra, jednak jestem za niski. Ale to się uda. A ja próbowałem tam skakać, Boże. Ej, widzicie tą szafkę? To jest łóżko. Ogólnie, łóżko polowe chyba, czy jak to się nazywa. Czy tam jest przejście? Ej, ja nic nie zrobiłem. Chyba, że tam wyżej jest coś? Mi się wydaje, że tu jest jakieś... Nie, proszę. Nie, no ja... Skakałem tam tylko pod... Ta gra mnie troluje. Ta gra mnie troluje, ewidentnie. Ewidentnie. Aha, okej, rozumiem. Rozumiem. A, bo po to łóżko otworzyłem, dobra. W sumie easy. Dobra, jednak nie easy. Myślałem, że doskoczę. Ale jednak nie. Dobra, zamknij japę tam, nie... Grechocz mi ty żabu pieprzona jakaś. Thank you.
Dobra. Wyjdziemy tam po prostu do góry i tyle. No nie. Dawaj, dawaj, szybko. Nie ma czasu. Dawaj, szybciej. Patrz, jaki kurde spinacz. Coś znajdę, chyba nic. Dobra. I bierzemy ze sobą klucz. No co za ciota. Okej. Really? No ciekawe, czy... No proszę. Ja to jednak jestem mądry w tą grę. Ej, ty mi tu hałasu nie rób, bitch. No to ja już chyba zginąłem. Dobra, co teraz? Mogę rzucić tym miśkiem tam do góry? No popatrzcie się. Naprawdę gra jest jakby taka... prosta w rozumowaniu. Nie jest ciężko się domyślać, o co w grze chodzi. Natomiast ja jestem w tej chwili ślepy, ja nic nie widzę. A, no i teraz biorę miśka jeszcze raz. Biorę miśka jeszcze raz. Chodź tu ciu, bo już się znowu tłuk, ale trudno się mówi. No i... Ej, dobra, ja się schowam chyba tu gdzieś. Coś mi się wydaje, że to nie może być dla mnie. O, nie widać mnie. Teraz widać. Widać? Nie widać. Widać! Nie widać. Dobra. Ciekawe... co mi to... A mogę szczura... Jakbym ci mógł szczura złapać, to by było nieźle. Ale jak ja mam coś zjeść, kiedy tu nic nie ma? No to są jaja, no. Ja nie wiem... Strzelam, jest, nie jestem jasnowidzem, ale strzelam, że w tej pułapce dla szczurów będzie jakiś ser czy coś takiego, który będę mógł zjeść. No idziesz, kurde, co nie wiem, co ci się srać chce. Tak wyglądam. A wiedziałem. Jakieś serce, wątróbka, coś takiego. Żryj to. Niczym wampir dosłownie, no. What? Nawet nie zdążyłem zjeść, idioto, jeszcze trzymam ten przycisk. Ej, weź mnie, zostaw w spokoju, proszę. Co to za gówno jest? Wstawaj! Wstawaj! Ciekawe, czy oni jedzą te... te dzieci, czy co to jest? To nieźle. Ale ja to jestem jednak mocny. Ja po prostu robię to, co powinienem zrobić, czyli
Okej, dobra, jednak będziemy musieli iść w kierunku tego celuszka. Trudno się mówi. Ej, teddy bear. Skoro się... Nie no. Wybaczcie się, gra nawet... Ja nawet... No tam jest jakiś ziomek, czego ja go nie uwolnię? Się ciężko połapać w tej przestrzeni. Okej. Dobra. Jezu, było blisko. Chyba mu skręciło troszeczkę kark. Ale tylko chyba. Drogie dzieci, nie ogląda. No poważnie. Dobra, już widziałem tą cutscenkę. Daj mi spokój, gościu. Jakbym spadł z takiej wysokości, to ja nie wiem, czym seria nie obił przypadkiem. Ej, wiem, co muszę zrobić. Ja to czuję, że to jest to, na co wpadłem w tej chwili. To jest dobry pomysł. Patrzcie się. Ale nawet wam nie będę mówił. Tak. Ej, ja muszę to rozbujać po prostu. Zresztą to jest tak proste. Zresztą to jest tak proste. Jeszcze. Yeah, bitch! A tu co? Okej, dobra, już wiem. Już wiem. Ej, no i fajnie. Zarąbista gierka. Mnie się podoba osobiście. Aha. Jesteś paskudny, brzydalu, ty, brzydki ty. Co to jest w ogóle? Ja tu nigdzie nie mogę skoczyć chyba. A, no mylę sobie przyciski. A spróbuję tu na YOLO zrobić. YOLO mode. Dobra, już wiem, gdzie muszę uciec. Dobra. Easy to będzie. Teraz. On jest jad? What the fuck? Dobra, lecimy. Lecimy, to będzie proste teraz. Patrzcie się. YOLO mode włączony.
Activated. Co? Śmierdzi ci moja noga? Nie, 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 kolego, nie, nie, tak nie robimy. Jak coś to mogę uciekać. Boję się, że on to usłyszy właśnie. Jaka ta gra jest gówniana? Ej, zaczyna się dziać. Zaczyna się coś dziać tutaj. O, myślałem, że cię zdążę. O, jedzenie, a nie, but. Mogę go zjeść? Fuck. Ej, naprawdę. Ledwo zdążyłem, nie? Czyli to ja nie jestem tylko jedyny. Buty, 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 same buty. Powstrzymam się od żartu o Oświęcimiu, naprawdę. Oczywiście to nie jest temat do żartów. Nie, 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 nie. Zarąbiście po prostu, bo ja mam gdzie uciec w tej chwili, no. Zarąbiście. Dobra, trzeba się zastanowić, co tu robić. Fuck, fuck, wyjdź tu. O, dobra, tu mi nic nie zrobi, tak? Trzeba iść po prostu. Nie wiem, co tam jest, ale okej. O, fuck. Tam. Ja nie zdążę już, to nie ma szans. Dobra. Easy. Easy. Nie wiem, co to było, ale to było jakieś gówno. Powiem na pewno, powieszone szczury za ogony. No nieźle. Powiem szczerze, że... Nie, no chyba se żartujesz teraz. Chyba se teraz żartujesz. Chyba se żartujesz teraz, kolego. Nie, 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 ja się tak nie bawię. Nie, 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 ja się tak nie... Nie, dziękuję, do widzenia, ja w tą grę już nie gram, dość. Muszę coś zabrać ze sobą, bo to inaczej nie ma możliwości. Ale tu nie ma nic, to jest najgorsze w tym wszystkim. Ja się muszę schować gdzieś, gdzie on nie będzie po prostu mnie szukał. Fuck. Really? O, wiem gdzie, tu. Tu, 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 tu. Tu. Błagam, 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 błagam. Błagam, 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 dobra. On jest ślepy. Ej, to będzie YOLO mod zaraz, nie? Jak tylko się winda zatrzyma, to ja... Dobra, ziomeczki mnie uratowały, moi kuzyni. Moi wariaci mnie uratowali. Co jeżeli?
to mogę jakoś podnieść. Zamknij się! Nie, teraz mi może w sumie w dupę wsadzić palca, nie? Tylko tyle, co najwyżej. Chyba. Nie, no on za mną podąża, co za cwel dziki. No nie wiem, gdzie mam wyjść. Łyżki ma. To tak jak ta zaczarowana jędza w tym. Dobra, już wiem, tu. Dawaj do góry, dawaj! Dawaj, nie uciągaj się! Ojo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 j
Dobra, musimy zrobić to. Dobra, 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 dobra. Dawaj, dawaj, ziomek, dawaj. O, fuck. Ale jakbym mu w sumie rzucił, dobra, zginąłem. Nie ma mnie już. Nie ma mnie już. Nie, dobra, zginąłem. Zginąłem. Abym mu tak rzucił tą małpę tam w którąś stronę na przykład. I... Co ty robisz, debilu? Co ty... Co to odpierdzielasz? No co za gościu? Jakbym na przykład zrobił tak, że rzucę tą małpę. A, dobra, dobra, dupa. Nie mam je. Muszę to zrobić po cichu, żeby mieć czas, żeby od niego spierdzielić. Gdzie jesteś, ciulu? Przestań macać szafki, pedale. Dobra, chwilę czekamy i zaraz idziemy dalej. Dycha. No chodź, chodź tu, bitch. No poważnie! Thank you.
muszę poczekać, aż on... Na pewno mnie usłyszał, no na pewno mnie usłyszał, no. Jakie to jest głupie. To nawet nie wiecie, no. Na pewno mnie usłyszał. Ta. Głupi ślepy cwel. Jezu, ja nie wiem, jakim cudem mi się udało to zrobić za pierwszym razem, no. No ja oczywiście, kurwa, wszystkie głupie, nie wiem jak to nazwać, no, pieprzone lalki wbiegłem, no. A tu dalej nie ma jakiegoś wyjścia, czy ta gra jest normalna w ogóle, chyba, że tam jest gdzieś jakieś wyjście, nie wiem. No nie ma. O, okej, znajdźkę mam, popatrzcie się jak fajnie. Bo po cichu się nie da dojść. Głośno też się nie da. To ja już nie wiem. No jeszcze w jeszcze lepszym miejscu to rzuciłem, no. Dobra, ja uciekam. Muszę to jeszcze raz spróbować. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało wcześniej. Ale mi się... udało.
Możesz wychodzić tu? Really? Wychodź. Yes. Trzeba było to po prostu zrobić na YOLO modzie i tyle. Bitch. Dobra. Ej, dobra. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Troszkę bardziej dynamiczny niż te wszystkie. Moim stałym widzom serdecznie gratuluję wytrwania do końca i proszę zostawić łapeczkę tutaj pod tym filmem. A nowy widz, proszę zostawić subskrypcję. Trzymajcie się i do następnego odcinka już jutro, jak zwykle o 21:00. Pa, pa!